Cześć, tu Karolina Pytlarz. Dzisiaj sobie pokolorujemy tekturki i zrobimy kartkę wielkanocną. Więc wybieram sobie kolory. To będzie takie proste kolorowanie. Będę używać brązowego koloru z Brush Marker Pro. Nazwy widzicie tutaj teraz na ekranie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i Zigami Graphic Twin. Skórę takę. I tutaj też widzicie, jakie to są numery. I mam taki pędzelek na wodę z cienką końcówką, którym będę te kolory nanosić, jak akwarele trochę. To są markery wodne, więc bez problemu tym pędzelkiem można je nakładać. I przygotowałam sobie folię i kawałek białej kartki, żebyście dokładnie widzieli, co ja tam robię na tej folii. Właśnie tak nanoszę sobie kolor i tym pędzelkiem będę go powoli zbierać i dodawać na kartkę. Najpierw mieszam sobie troszkę z wodą, rozcieńczam, żeby móc pokolorować całość, dany fragment, który sobie wybiorę, w całości pokolorować na jeden kolor, a potem go sobie przeważnie przyciemniam, właśnie nadając mu takiej przestrzenności, cieni, żeby on był taki przestrzenny. I teraz sobie właśnie przyciemniam tutaj uszy od góry. To nie schnie tak szybko, więc spokojnie. Nie trzeba się śpieszyć aż tak bardzo. A ważne, żeby cała tekturka była cały czas jakby mokra tam, gdzie pracujemy, żeby nie zrobiły nam się takie plamy. Jeżeli na suchej tekturce, wyschniętej już, chcielibyśmy coś dodać, to właśnie warto ją jeszcze raz jakby zmoczyć nawet samą wodą, żeby ten kolor się tak rozlał, który dodaliśmy, a nie właśnie odznaczył jak jakaś taka, jak plama, to wtedy trochę wygląda. No i mój króliczek tutaj będzie brązowy, tak delikatnie. I stopniowo dodaję właśnie ten kolor. Szukam takich miejsc właśnie, gdzie powinien występować cień. Sugeruje się też tymi grawerami na tekturce, które właśnie trochę ułatwiają i sugerują nam, gdzie powinno być trochę ciemniej. Ten króliczek jest taki słodki, że nie mogłam się oprzeć i go nie pokolorować. Teraz właśnie w sklepie jest pełno takich wielkanocnych tekturek i ciężko właśnie się zdecydować. To jest takie proste kolorowanie. Nie jest tutaj zbyt skomplikowane. Będę używać praktycznie dwóch kolorów. Ale myślę, że na początek, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jest idealna. Jest też właśnie dużo takich miejsc, gdzie ten cień występuje. Także możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj tego nie przyspieszałam, żebyście właśnie dokładnie widzieli, mniej więcej w jakim tempie ja tutaj pracuję. Jak widzicie, nie śpieszę się aż tak. Na spokojnie sobie tutaj dodaję koloru na tekturkę. Nanoszę właśnie ten kolor na tą folię. Folia właśnie fajna jest do tego, żeby sobie właśnie ten kolor tak jakby rozcieńczać. Można matę szklaną używać do tego, też nie ma problemu.
Też sama nieraz tak robię, jak akurat mam na blacie. I tak widzicie, kieruję się troszkę w stronę środka tego królika, żeby ten kolor właśnie tak fajnie się rozprowadzał i tak na to wyglądał tak naturalnie. Tutaj też właśnie przy głowie też na pewno będzie trochę ciemniej. W zagłębieniu tutaj też jak najbardziej. I tutaj też zaznaczam właśnie te grawery, które są na tekturce. Też tam można spokojnie przejechać trochę ciemniejszym kolorem, też to będzie fajnie wyglądać. Jeżeli zdecydujecie się właśnie na kolorowanie markerami, czy ogólnie też akwarelą, bo też można, to też polecam właśnie sobie sprawdzić wcześniej na kawałku tektury, jak dany kolor będzie wyglądać właśnie w połączeniu z tekturką, bo tekturka ma troszkę kremowy odcień, a niektóre kolory też tak się trochę dziwnie rozpływają pod wpływem wody. U mnie tak jest właśnie z kolorem szarym. Po naniesieniu na tekturkę robi się zielony. Taki kolor się wytrąca. Także dosyć dziwnie. I tutaj właśnie te nogi, które są tak jakby dalej, one będą całkiem w cieniu. Dlatego tutaj koloruję je bezpośrednio markerem, bo tam właśnie będzie najciemniej na naszej tekturce. Dzięki temu tekturka też nabierze głębi, bo musimy tutaj jakby właśnie tymi cieniami, tymi kolorami stworzyć takie poczucie głębi i spokojnie możemy właśnie w tych miejscach zrobić takim całkiem ciemno. Można to oczywiście robić stopniowo właśnie tym pędzelkiem z wodą, ale ja tutaj już tak jakby znam te swoje mazaki i nie boję się tak używać ich też już bezpośrednio na tej tekturce, chociaż przyznaję właśnie, że na początku miałam takie obawy i właśnie ten pędzelek jest do tego idealny, bo można sobie właśnie zrobić całkiem jasny kolor i jednym kolorem wycieniować właśnie całą tekturkę dzięki temu właśnie, że dodajemy wody. Mam też tutaj pod ręką kawałek ręcznika, żeby właśnie w razie czego ściągnąć nadmiar koloru. I tutaj też tak wyrównuję właśnie kolor. Troszkę też przyciemnię i tutaj właśnie widzicie, jak pozbywam się koloru, wyciskając właśnie resztki brązowego koloru na ręcznik. I tu bezpośrednio ten ogonek koloruję z mazaka. To jest taki cielisty, delikatny kolor,
Myślę właśnie, że na ogonek idealny. I czyszczę sobie właśnie tą folię, żeby mi się kolory nie pomieszały, bo teraz biorę różowy, żeby pokolorować uszy i spód tej stopy, który tam kawałek go tutaj widać. I znowu dodaję sobie do części koloru wodę. I stopniowo tutaj będę dodawać właśnie tego ciemniejszego. Robiąc właśnie kartkę z tekturką, którą chcemy pokolorować, fajnie jest sobie zacząć właśnie od kolorowania tekturki, wtedy kiedy będziemy docinać papiery. Tekturka zdąży nam wyschnąć, bo po wyschnięciu tekturka robi się troszkę jaśniejsza. I tutaj troszkę mi wyjechało tego różowego na brązowy. Więc szybko zbieram jakby nadmiar tej wody, żeby się nie rozprzestrzeniał ten wyciek na resztę tekturki, bo w miejscach, kiedy właśnie nie ma tego graweru tak jakby zrobionego do końca, jest taka właśnie możliwość, że gdzieś tam ten kolor nam się może pomieszać. Ale właśnie warto dlatego mieć ten ręcznik, żeby szybko zatrzymać właśnie tą wodę i zebrać jej nadmiar. Tutaj wydaje mi się właśnie, że jest trochę za jasno, więc jeszcze troszkę dodaję tutaj brązu. Przyciemniam to udko od królika. Tutaj wyobrażam sobie właśnie mniej więcej, jak te cienie idą wzdłuż łuków brwiowych, króliczych. Tutaj tak sobie myślę, że właśnie też pewnie jest trochę ciemniej, więc jeszcze też troszkę dodaję koloru, a teraz właśnie jeszcze, żeby ten kolor się tak rozlał i fajnie zblendował. No to właśnie dodaję wody na całą powierzchnię głowy. No i teraz już robimy resztę kartki. Mam tutaj bazę dociętą na 16,2 na 11,4. To jest baza chyba C4, z tego co kojarzę. I mam bloczek taki A5. Z piątku 13, to jest kolekcja Four Season Summer i docinam go na 15,2 na 10,7. No i ten trzeci kawałek już jest taką jakby resztką z tego kawałka papieru i on tutaj ma 14 na 9,5. Zrobiłam go sobie radełkiem, wyżłobiłam mu tam dziurki, takie imitowane przeszycia. Wycięłam trawę z wykrojnika i właśnie koloruję ją tuszami Memento. Za pomocą szczoteczki dodaję taki jasny kolor na całość i troszkę ciemniejszego na takie poszczególne jakby kłosy trawy, żeby kolor był troszkę urozmaicony, żeby nie był jednolity. Żeby to jak najbardziej naturalnie wyglądało.
wymiary. Tutaj umieszczę jeszcze pod filmem dokładne, jak docinałam te papiery. Właściwie z całego arkusza został mi tylko taki paseczek malutki, więc idealny właśnie rozmiar na tą kartkę. I tutaj, jak widzicie, z tekturki, z tej resztki tekturki, która była dookoła, robię sobie dystans na warstwie i dodaję kleju. Ja dodaję kleju również po bokach tekturki, żeby połączyć papier z papierem. Wtedy mam pewność, że nic się nie rozwarstwi i nie odklei. Tutaj docinam sobie trawę. Patrzę, jak najlepiej będzie wyglądać. I tą resztkę właśnie założę tak za tego króliczka, żeby właśnie jeszcze było bardziej warstwowo. I mamy też w kociołku teraz już napisy, więc też dodaję Alleluja w pięknej czcionce. Bardzo mi się podoba taka delikatna, filigranowa, pięknie wygląda. I to wyembosuję poza kamerą, bo to na wcześniejszym moim filmie pokazywałam, jak embosować tekturki, a więc jeżeli chcecie, to możecie sobie wrócić do tego filmu, zachęcam. Też tak bawię się trochę tym embossingiem na tym filmie, także też może znajdziecie coś ciekawego dla siebie. I tutaj też buduję dystans króliczkowi, bo właśnie z tego poprzedniego filmu używam kwiatków i listków, które tam właśnie wcześniej embosowałam na wcześniejszym filmie. Więc będzie tam dosyć grubo pod spodem, więc króliczek wymaga grubszego dystansu. Przykleiłam podwójną warstwę tektury i kleję klejem na gorąco, też właśnie i po bokach, i na spodzie. Kwiatki rozcięłam, żeby łatwiej mi było włożyć je za królika. I tutaj naklej na gorąco, również nakleję trawę, żeby właśnie stykało się z papierem. Wtedy nie muszę naklejać dystansu na kartkę. Drugą warstwę przykleję zwykłym klejem. I tutaj właśnie te końcówki też zużyję i dokleję je jako dodatkową warstwę. Myślę, że to fajne takie zużycie właśnie do końca tego, co przygotowaliśmy. I nie byłabym sobą, gdybym nie dodała takich naturalnych dodatków. I tutaj takie kręcone patyczki jakby i mech. On też fajnie nam ukryje właśnie te łączenia trawy. Klej, który tam pod spodem może gdzieś być widać. Jak się ktoś przyjrzy, to właśnie można przesłonić takim mchem. Myślę, że do wielkanocnych prac taki mech też pasuje idealnie. No i powstała właśnie taka radosna kartka wielkanocna, która spokojnie zmieści się do koperty, a jednak jest taka wyjątkowa też dzięki temu mchowi i tym dodatkom. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i do następnego filmu. Cześć!